Cześć, witajcie w Cisnej. Nad moją głową widać księżyc, co oznacza, że do północy zostało zaledwie pół godziny. Właśnie za 30 minut tu z Cisnej wystartuje 7. Hyundai Ultramaraton Bieszczadzki na dystansie 90 km. Razem ze mną na starcie Mirek Bieniecki, czyli dyrektor Hyundai Ultramaratonu Bieszczadzkiego. Mirku, za 4 minuty start. Jakie niespodzianki czekają na biegaczy tym razem na trasie? Trudno nam w tej chwili przewidzieć wszystkie niespodzianki, ponieważ gmina wyłączyła właśnie prąd i nie widzimy, co jest przed nami na trasie. Mirek dowiózł błota, Mirek dowiózł kamieni, pościnał trochę drzew, żeby trzeba było przeskakiwać, więc niespodzianek mnóstwo. To nie ja, to mi się zwalają drzewa, żeby zatrzymać biegaczy, sobie poprzebieram. Czyli co, za 2 minuty start, ja lecę na ten, a ty strzelasz z tego oto karabinu. Dokładnie tak będzie. Powodzenia. 3, 2, 1. Trochę przysypiam. Cały czas ciemno, nic nie widać, wiatr wieje. Nareszcie coś widać. No idzie to piękne słońce. Pogody. Biegam do Wetliny. Za moimi plecami smerek. Za chwilę tam będziemy podbiegać. Tam jest pasmo Połyniny Wetlińskiej. A tam w oddali za chwilę zniknie w chmurach Połynina Caryńska. Raz, dwa, na smerek. W końcu Połyniny. Jest pięknie. Na 70 kilometrze w nagrodę skipy po podkładach kolejowych. Siedemdziesiąty czwarty kilometr. Rozpoczynam ostatnie takie znaczące podejście. A na mecie medal, oprócz izotonika, wręcza mi osobiście sam Marcin Świerć. Wielkie brawa dla gościa. Bieszczadzki Hyundai Ultramaraton zakończony takim oto medalem. 90 km siadło idealnie. Krótkie podsumowanie. Dzisiejszy bieg był ekstremalny i piękny. Ekstremalny, bo start o północy jest po prostu ekstremalny. Człowiek niewyspany po całym dniu musi lecieć po nocy. Oprócz tego pogoda, która nas uraczyła, jak widzieliście na filmie, mgła, zimno, było ekstremalnie. Ale później słońce i ten wiatr, czyli smerek, który odkrywał przed nami całe swoje piękno, nie tylko swoje, ale również całych Bieszczad, to po prostu była magia.
Tak naprawdę bieg super, ja jestem z niego bardzo zadowolony, aczkolwiek zmieniłbym jedną rzecz. Nie wszyscy jedzą gruchówkę i flaki o godzinie 4:30 rano na śniadanie, więc fajnie by było, jakby jednak były dania bardziej lekkostrawne. Poza tym wszystko jak najbardziej ok. Mam nadzieję, że podobała wam się dzisiejsza relacja, wiecie co robić. Łapa w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia na kolejnych relacjach z biegów, na kolejnych testach. Na razie, cześć!